Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I poseł reprezentujący w Sejmie także ziemię Polską. Dzień dobry, Pani Redaktor. To może nawet przede wszystkim w związku z tematem, z jakim tutaj się znaleźliśmy dzisiaj. Nie da się ukryć, że dla polityków jest to dość gorący okres, pewnie dla pana również. Dobry zespół, dobrzy ludzie, którzy wspierają, pomagają z pewnością w kampanii, ale ja całe cztery lata staram się być w kontakcie z wyborcami. Regularnie przyjeżdżałem do Płocka, do powiatu płockiego, do okolicznych powiatów. Jestem w stałym kontakcie z ludźmi, więc dla mnie kampania oznacza tylko lekkie przyspieszenie tego, tego mm. kontaktu, który był z wyborcami przez całe cztery lata i to cieszę się, że to się udało w tej kadencji. Zajmuje Pan dość istotne stanowisko w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Co z perspektywy tych ostatnich lat było dla Pana najważniejsze w Pana obszarze działalności? W skali całego kraju to zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego mimo rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zabezpieczenie Polaków przed COVID-em, bo też w Ministerstwie Aktywów podejmowaliśmy takie działania, między innymi takie, żeby nie zabrakło energii, żeby nie zabrakło prądu w polskich domach, żeby nie zabrakło paliw na stacjach benzynowych. To wszystko zapewniały spółki Skarbu Państwa. No i rzecz, o której w Płocku nie można milczeć, trzeba głośno mówić, budowa silnego Orlenu. Wielki Orlen połączony z Lotosem, z PGNiGiem, z Grupą Energa, to jest koło zamachowe całej polskiej gospodarki, ale fuzja Orlenu z tymi firmami daje większe możliwości rozwojowe Płocka. Orlen jest sercem Płocka. Orlen daje Płockowi wielki napęd i to, że budowaliśmy... Orlen, połączony z Lotosem, z PGENIGiem, z grupą Energa, to jest wielka siła Płocka. I tego nie można przecenić, bo to będzie miało, jeśli mówimy o wpływie Orlenu na całą Polskę, to szczególnie ten wpływ jest dla Płocka, dla mieszkańców Płocka, dla mieszkańców regionu Płockiego. Dzięki temu Płock będzie mógł się lepiej rozwijać. Dlaczego to jest takie ważne? Zanim, wcześniej na naszym rynku paliwowo-gazowym rywalizowały różne firmy: Orlen, Lotos, PGNiG, to była sytuacja zła dla polskiego rynku, ale bardzo dobra dla tych, którzy z zagranicy chcieli wygrywać konkurencję z naszymi, z naszymi firmami paliwowo-gazowymi. Inne kraje już dawno przeszły konsolidację, połączyły swoje firmy. W Norwegii mamy Equinor po fuzjach, we Francji Total, w Austrii OMV, na Węgrzech MOL. I Polska została w tyle. Dlatego tak ważne było zbudowanie wokół Orlenu. Największego koncernu multienergetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. I powtarzam to bardzo mocno. To jest szczególny atut dla Płocka, dla mieszkańców Płocka i wielka szansa rozwoju, bo Orlen nie tylko płaci największe w historii podatki, ale Orlen inwestuje gigantyczne pieniądze w rozwój, bo ta branża jest niezwykle konkurencyjna. Jeśli ktoś nie inwestuje, to wypada z gry staje na bocznym torze, a Orlen w tych latach prowadzi największe inwestycje w historii. To jest wielki zastrzyk i wielki impuls dla Płocka. Mm -hmm. No właśnie, tych przeciwników yy, fuzji Orlenu z innymi grupami, z Lotosem Pagienigiem było jednak sporo, zwłaszcza wśród opozycji. Jakby Pan ocenił te głosy, które pojawiały się bardzo często w przestrzeni publicznej? Te głosy nie miały, jakby nie miały argumentów logicznych. To było. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce łączyć Orlen z Lotosem, z Pegeningiem, to my będziemy przeciwni. Często takie głosy podnosili ludzie, którzy nie widzieli problemów w sprzedaniu lotosu Rosjanom. Ja przypomnę, że dziś próbę zablokowania wzmocnienia Orlenu prowadzili politycy Platformy PSL-u z rządu, którzy, który. Nie tylko ustami Donalda Tuska mówił, że nie ma żadnych problemów, żeby sprzedać lotos Putinowi, Rosji, że, żeby nie robić interesów z Rosjanami, a Rosja to Putin. Więc za tymi słowami poszły bardzo złe czyny. Do rosyjskich firm rząd Donalda Tuska wystosował zaproszenie do kupna lotosu. Mówimy o takich firmach jak Gazprom, Rosneft, Lukoil, Surgutneft, Gaz, tenka Tenk, BP. Część, część z firm, do których wysłane zostały zaproszenia, zostały wpuszczone na badanie due diligence do lotosu. Bardzo głębokie poznawanie, poznawanie sytuacji lotosu. Lotos stał się otwartą księgą dla, dla tych, którzy go badali. A potem te firmy, także związane, powiązane z Rosją, powiedziały, nie, dziękujemy, nie, nie kupujemy. I teraz. Być może ta furia, z jaką atakowany jest Orlen, który rozwija się i rozwija Płock, yy, wynika z tego, że już Donald Tusk nigdy nie będzie mógł sprzedać lotosu Putinowi. No, o tych sprawach faktycznie rzadko się mówi, rzadko się przypomina. Yy, a jest to sprawa, yy, myślę, że istotna dla wszystkich Polaków. Panie redaktor, przepraszam, wpadnę, yy. bo jesteśmy w Płocku, to dodam też drugą firmę Płocką, Pern. Yy. Z ostatnich lat. Yy, to dzięki Pernowi, pracownikom Pernu nie musimy sprowadzać ropy z Rosji. Dzięki naftoportowi w grupie Pern, dzięki rurociągom Pernu, my możemy sprowadzać ropę do Polski z każdego miejsca na świecie. Przepustowość naftoportu jest na poziomie 36 miliardów 36 milionów ton, mówimy o, o wadze, przepustowość naftoportu to jest 36 milionów ton, a polskie rafinerie przerabiają 27 milionów ton Gdańsk i Płock, więc my mamy jeszcze rezerwę. I dzięki temu, że mamy naftoport, że mamy Bazę paliw w Dębogórzu, też z, z, z możliwością przyjęcia, przyjęcia produktu, na przykład oleju napędowego. My nie musimy kupować ropy z Rosji. Mogliśmy skończyć z rosyjską ropą w rafineriach Orlenu bo mamy możliwości infrastrukturalne, mamy Pern, który i przede wszystkim mamy kontrakty na tą ropę dzięki fuzji Orlenu z Lotosem i współpracy z Saudi Aramco. No właśnie o to chciałam zapytać, bo w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej to miało szczególne znaczenie i teraz gdybyśmy sobie wyobrazili, co zadziałoby się w czasie pandemii, czy po wybuchu wojny, gdyby Orlen nie był połączony z Lotosem i Pegenigiem. Zwracam uwagę na taką sytuację, w której po wybuchu rosyjskiej, po rosyjskiej agresji na Ukrainie, po wybuchu wojny, kiedy, w firm, kiedy poszczególne kraje odchodziły od rosyjskiej ropy, to ustawiała się kolejka do innych dostawców ropy i było poszukiwanie ropy nierosyjskiej. A jak, jeśli ktoś chciał zostać w roz, orbicie rosyjskich wpływów, no to narażał się na to, że no, Putin któregoś dnia ten kurek z ropą czy z gazem może zakręcić. Mm -hmm. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wcześniej pomyślał o tym, żeby uwolnić się od Rosji. Mówił o tym w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. My to realizowaliśmy bardzo systematycznie i konsekwentnie, ale... Y, Teraz, kiedy inne kraje szukały ropy nierosyjskiej, my mieliśmy potężny kontrakt z Saudi Aramco, 20 milionów ton ropy rocznie z Saudi Aramco do rafinerii Orlenu. I oprócz tego kontrakty z różnych miejsc na świecie, bo ropa dociera do Polski z wielu krajów, y, przypływa statkami. Nie potrzebujemy y, ropociągu ze strony, ze strony Rosji, mhm. ale cały czas mówimy o tym, że y, takie kontrakty lepiej może wynegocjować jeden większy, większy koncern niż kilka mniejszych. Ci, którzy chcieli rozdrobnienia, takiego rozdrobnienia dzielnicowego w, na polskim rynku paliwowo-gazowym, nie życzyli dobrze Polscy. Albo robili to z kompletnej naiwności, albo robili to z jakichś złych intencji. Natomiast my na to nie zwracaliśmy uwagi. My. Prowadziliśmy konsekwentną politykę budowy silnego koncernu, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polsce, ale będzie liderem takiego bezpieczeństwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej, a że siedziba tego koncernu jest w płocku, to oznacza tylko dobre wiadomości dla Płocka i dla tego regionu, dla mieszkańców. No właśnie, wspomniał pan wcześniej o tym, o swoim zaangażowaniu, które było widoczne, bo bardzo często gościliśmy Pana tutaj, czy w Płocku, czy w regionie Płockim, najczęściej z dobrymi wiadomościami. Niektórzy narzekają na wsparcie rządowe, a jak Pan je ocenia, jeżeli bierzemy pod uwagę oczywiście wsparcie rządu dla Płocka i regionu Płockiego? Nigdy w historii żaden rząd nie przeznaczył takich pieniędzy na rozwój Płocka i regionu Płockiego. Tym, którzy powiedzą, że tak nie jest, to przypominam, proszę, żeby pokazali na konkretnych liczbach, jak rząd Platformy IPSL, wcześniej rząd Lewicy, powiem y, w cudzysłowie wspierał, raczej pomijał takie miasta jak Płock. Y, pamiętajmy o tym, że oprócz y, w, transz z rządowymi dotacjami z programu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Funduszu Rozwoju Dróg i tak dalej, i tak dalej, Y, mamy potężny wzrost podatków Orlenu, który płaci w, Polsce, który płaci w Płocku. Mm -hmm. Jeśli y, zamknęliśmy y, no, wiele furtek dla mafii paliwowych i Orlen nagle zaczął notować rekordowe zyski, płaci też zdecydowanie większe podatki, inwestuje. Kto na tym korzysta? Korzysta cała Polska, ale gdzie jest siedziba Orlenu? Siedziba Orlenu jest w Płocku. I tym, którzy. Mogą krytykować fuzję Orlenu z Lotosem, to powiem tak, dlaczego źle życzycie Płockowi? Dlaczego nie chcecie rozwoju Płocka? Dlaczego chcecie, żeby w Płocku był mniejszy, słabszy koncern? Proszę zwrócić uwagę, politycy Platformy nie owijają w bawełnę. Eksperci Platformy mówią wprost, że Orlen powinien zostać podzielony, rozsprzedany. To jest bardzo mocny sygnał dla mieszkańców Płocka. Największa firma, największy pracodawca regionu, firma, w której albo ludzie pracują, albo, wok, albo firma, które y, funkcjonują dzięki orlenowi na ziemi płockiej, może być ogromne trzęsienie ziemi. Jeśli orlen dostałby się w obce ręce, jeśli byłby sprzedawany, dzielony, po kawałku wyprzedawany, tak jak było kiedyś, to oznacza zachwianie miejsc pracy dla mieszkańców Płocka, to oznacza, dla wielu osób może oznaczać bezrobocie, utratę miejsc pracy, beznadzieję. Przecież Polacy to przeżywali w latach 90., -tych, 2000., -tych, to wielkie poczucie zepchnięcia na margines. Właśnie w moich wizytach, czy to w Płocku, czy w małych miejscowościach wokół Płocka. Wciąż mam takie przypominanie przez mieszkańców: nie dopuście do tego, nie dopuście, żeby tacy ludzie jak Leszek Balcerowicz, Donald, Donald Tusk, Janusz Lewandowski wrócili do władzy, bo oni wyprzedawali polskie spółki. I my do, tego nie do, my do tego nie dopuścimy. Orlen się rozwija, Orlen wygrywa kolejne rynki. Jeśli mówimy o rekordowych zyskach Orlenu, to podkreślam stacje benzynowe z całym asortymentem. Nie tylko paliwem, to jest 1% w tym zysku. Mhm. Orlen zarabia w wielu różnych obszarach gospodarki. A na tym wszystkim korzysta Płock, korzystają mieszkańcy Płocka, bo tu jest siedziba Orlenu. I ktoś, kto będzie atakował ten projekt, atakuje Płock. Pojawił się Pan w ostatnim czasie z wieloma czekami dla Płocka, dla regionu. Czy jest taka sprawa, w którą zaangażował się Pan jakoś szczególnie? Jest kilka takich spraw. Yy, oprócz czeków bardzo mi zależało na gazyfikacji Radziwia. Jestem w stałym kontakcie z panią radną Teresą Kijek. Mnóstwo telefonów, kontaktów, spotkań. Yy, ten temat udało się, yy, udało się ruszyć, po, yy, przełamać wszystkie bariery, które były na tej drodze. Yy, cieszę się z potężnego wsparcia rządu na ulicę Łukasiewicza, cieszę się z ulicy Kolejowej. Yy, ale mam też, yy, mam też wielką satysfakcję, że udało się przełamać impas w budowie dwupasmówki wylotowej z Płocka w stronę Wyszogrodu. Mhm. Tu spotkaliśmy się z ministrem Andrzejem Adamczykiem. Cieszę się, że pan minister Andrzej Adamczyk przyjął zaproszenie do Płocka, bo chciałem, żeby ta konferencja odbyła się właśnie w Płocku, żeby o tym opowiedzieć, że ruszamy z budową, z budową dwupasmówki wylotowej w stronę Słupna, w stronę Wyszogrodu. Dwa pasy w obie strony, to jest we współpracy z miastem, i pokazuje, że jeśli gdzieś jest dobra wola w współpracy, to Generalna Dyrekcja Krajowych i Autostrad tu naprawdę y, dużą elastycznością się wykazywała, y, to można zrobić dużo dobrego dla mieszkańców. Oczywiście będziemy, jak ten odcinek uda się zrobić i odblokować to wąskie gardło wylotowe z Płocka, w którym też często stoję w, stoję w korku, y, to mam nadzieję, że będziemy szli kolejne kroki dalej. Ale na razie pilnujemy, pilnujemy tego odcinka. No następna rzecz, przedszkole na Kosobudzkiego. No to, to, jest, to jest wspaniała sprawa. Mówimy o młodych pokoleniach, o dzieciakach, które mogą, y, mogą stawiać pierwsze kroki, trochę w zabawie, trochę w edukacji, y, w dobrych warunkach i wiele innych miejsc, przecież gminy wokół Płocka, Wszystkie można wymieniać, które dostają wielki zastrzyk pieniędzy na drogi, na kanalizację, na stację uzdatniania wody, na oczyszczalnię ścieków, na rozbudowę szkół, przedszkoli, w ośrodki zdrowia. Nigdy tak nie było. Mhm. I, I teraz dlaczego tak nie było? Tu też będąc w Płocku trzeba przypomnieć mafię paliwową, której funkcjonowanie jakoś nie przeszkadzało ekipie Platformy PSL-u. Dziwię się, zwłaszcza dziwię się ludziom, którzy funkcjonują w Platformie w Płocku, że nie bili na alarm. Orlen jest okradany, Płock jest okradany przez mafie paliwowe. Kiedy w 16 roku wprowadziliśmy twarde przepisy uderzające w mafię paliwową, to nagle z miesiąca na miesiąc legalna sprzedaż oleju napędowego skoczyła o 40%. Czy to znaczy, że nasze samochody zaczęły palić więcej paliwa? Czy to znaczy, że mieliśmy więcej czasu na jeżdżenie samochodami? Nie. Po prostu zamknęliśmy szarą strefę i większa sprzedaż poszła legalnie. Mówimy o konkretnych liczbach, bo Liczba z badań wynika, że liczba cystern wjeżdżających do Polski ze strony niemieckiej zmniejszyła się o 600, praktycznie z dnia na dzień. Na każdej cysternie traciliśmy 40 tysięcy złotych w podatkach. 600 cystern razy 40 tysięcy to dziennie daje 24 miliony złotych. Takie straty ponosiła polska gospodarka. I teraz proszę zapytać każdego wójta, burmistrza radnego w małych miejscowościach albo w samym Płocku. Ile można za te pieniądze zrobić, jeśli do danej miejscowości Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Gąbin i tak dalej, i tak dalej, Brudzeń, czy każdą miejscowość Nowy Duninów można wymieniać, mm -hmm. dostajecie tylko jeden, dwa dni zysków mafii paliwowej, 24-48 milionów złotych. To jest zmiana, zmiana życia mieszkańców na lepsze i my chcemy, żeby Polska rozwijała się sprawiedliwie i w tym kierunku idziemy. To Bardzo fajnie, że właśnie te małe miejscowości też dostają zastrzyk gotówki, bo dobrze wiemy, że budżety gmin, tutaj ościennych tych małych gmin, są naprawdę bardzo ograniczone i pewnie gminy nie miałyby możliwości wykonywania wielu inwestycji, które mogą wykonać właśnie dzięki między innymi funduszom rządowym. Ja jestem regularnie w Powiecie Płockim, jestem regularnie w Powiecie Gostyńskim, w Powiecie Sierpeckim i w innych powiatach. I teraz tak, jeśli jesteśmy w małej wsi. Możemy mówić o stacji uzdatniania wody w Bulkowie. Byłem y, kolejny raz w ostatnich dniach. Mamy stację uzdatniania wody, y, gdzie pierwszy raz, dwie stacje uzdatniania wody. Y, rozmawiam z mieszkańcami, pierwszy raz nie zabrakło wody w upały. Y, mamy boisko, mamy drogi, mamy piękną drogę powiatową Radzanowo-Bulkowo kilkanaście mm -hmm. kilometrów. Z przyjemnością przekazywałem promesę na prawie 18 milionów złotych. Mamy inwestycje w Gostyninie, mamy inwestycje w Słubicach, mamy w Gąbinie osiedle y, ulica Złota, y, Bursztynowa, y, ulica Wrzosowa, no, szereg ulic zbudowanych. Y, w Pacynie naraz 15 ulic jest zbudowanych z wielkiej, dotacji, z wielkiej dotacji rządu. W Łącku y, mamy ruszyła, no, to akurat ruszyła gazyfikacja Łącka, gazyfikacja bodzanowa. Y, Mam, no, wiele takich inwestycji można wymieniać. Każda miejscowość yy, ma inwestycje. To poprawia jakość życia. Panie redaktor, jeśli patrzymy na małe miejscowości, przecież ci mieszkańcy mają takie samo prawo do dobrego życia jak ludzie z największych miast w Polsce. Tylko przez lata byli dyskryminowani, pomijani, bo poprzednia ekipa nie widziała problemów tych mieszkańców. Ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, brzydka nazwa, ale trzeba to przypominać, bo tak platforma z PSL-em Polskę chciała rozwijać czyli najpierw Pompowane są inwestycje w dużych miastach, dużo mniejsze niż za Prawa i Sprawiedliwości, bo im ten budżet przeciekał jak wiadro postrzelane rosyjskimi kulami. I potem jak te duże miasta się już ubogacą, wzbogacą, to ten dobrobyt za ileś lat może będzie spływał do mniejszych miejscowości, tylko ludzie tego nie doczekają. Więc my to zmieniliśmy. Sprawiedliwy, solidarny rozwój Polski. Te promesy, każda promesa rządowa, każde wsparcie, które przekazujemy, oznacza poprawę warunków życia konkretnych mieszkańców w konkretnej miejscowości. Tak działamy. Jeśli Polacy zaufają, to jest gwarancja, że tak będziemy działać dalej, bo Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. A Płock i Ziemia Płocka są tego bardzo dobrym dowodem. Zgadzam się z tym, że i mieszkańcy są ważni każdego regionu, również tego małego. Także. Co mogę powiedzieć? Życzę dalszej aktywnej działalności, wytrwałości w kampanii wyborczej, bo to na pewno nie jest prosty czas dla Państwa. Staram się, ja lubię kampanię wyborczą, dużo spotkań z ludźmi, wiadomo. Ogranicza się sen, zwiększa się godziny pracy, bo oprócz, oprócz obecności w terenie cały czas funkcjonuję w Ministerstwie Aktywów mhm. Państwowych, więc no, atut jest taki, że okręg nasz leży blisko Warszawy, więc stałym, te obowiązki daje się, daje się łączyć, ale to jest dużo spotkań z ludźmi, dużo rozmów, życzliwości, szczególnie kiedy jest, jestem w miejscowości, gdzie udało się zrealizować inwestycje, tak jak na przykład w Bulkowie, gdzie drogi w centrum gminy zostały wyremontowane, mieszkańcy mają naprawdę lepsze, lepsze warunki życia. Ja jak spotykam się z mieszkańcami małej wsi, jak w Bodzanowie, gdzie też, też udało się kilka inwestycji zrobić i to jest, to jest sens tej pracy i y, powtarzam to. Y, to nie tylko wyborcy prawa i sprawiedliwości korzystają z dróg, z kanalizacji, z hal sportowych, ze ośrodków zdrowia. My to robimy dla Polaków y, i nie patrzymy, jakie ktoś ma poglądy. Ważne jest, żeby czas, kiedy pełnimy władzę w Polsce, odpowiadamy za naszą ojczyznę, wypełni, wypełnić dobrą pracą i konkretnymi, zrealizowanymi obietnicami. Umówiliśmy się z Polakami że zabierzemy pieniądze złodziejom z mafii paliwowej watowskiej i skierujemy na inwestycje na programy społeczne takie jak 500 800 na obniżenie wieku emerytalnego ale też na inwestycje i to realizujemy przecież Mieszkańcy Płocka też korzystają z 500, plus. za chwilę będzie 800, 13-14 emerytura. Wielu mieszkańców Płocka cieszy się z tego, bo rozmawiam, kiedy, kiedy jestem w Płocku. Wielkie wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, mógłbym wymieniać wozy strażackie, dofinansowanie dla gmin, na zabytki, katedra w Płocku, 3,5 miliona złotych. Mam wielką satysfakcję, że te pieniądze od rządu trafiają, a jednocześnie dziękuję mieszkańcom Płocka za wielką troskę o zabytki przez te wszystkie lata. My uruchomiliśmy największy program, bo wiemy, że nawet najbardziej gorliwa wspólnota parafialna nie jest utrzymać w stanie tak pięknego zabytku i tak wymagającego zabytku, jakim jest, jakim jest katedra. I dlatego tu trafia wsparcie 3,5 miliona złotych. Ale tak yy, patrząc na powiat płocki, na miasto Płock, na okolice to naprawdę możemy zrobić wielką, wspaniałą mapę inwestycji i te inwestycje będziemy kontynuowali, to wsparcie będziemy kontynuowali, bo prawo i sprawiedliwość dotrzymuje słowa, a udowodniliśmy, że dobrze zarządzamy polskim budżetem. Ważne słowa Pan powiedział. Polskę mamy jedną i wszyscy Polacy. Powinni być jednością. Dziękuję bardzo, że w tym napiętym harmonogramie znalazł Pan czas na wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Moim gościem był minister Maciej Małecki.